Cześć, czołem, Tomasz Migdałek, Birofile w Logopiwie. Jak wiecie, lubię trzymać rękę na pulsie sklepowych ofert, o których mówię w piwnych okazjach. Zazwyczaj tak się składa, że pada na Lidla i tym razem również pada na Lidla. Myślałem o Charlotte's Nepomucena, ale już kiedyś recenzowałem to piwo na kanale, więc stwierdziłem, że nie będę tak jakby dublował wprost piwa, które już było. Ale pojawiło się w ofercie piwo, którego do tej pory nie próbowałem w ogóle i którego na kanale nie było. Mianowicie Browar za miastem i Długi Weekend, czyli Pilsner. No ostatnio Browar za miastem coś częściej u mnie bywa, bo całkiem niedawno były Leniwe Chwile, czyli New England IPA. Absolutnie to nie oznacza, że Browar za miastem ma u mnie jakiekolwiek fory. Tak się po prostu składa, że ostatnio jakoś te piwa mi wpadają w ręce, a czeka jeszcze Black IPA w kolejce, także niedługo znowu będzie Browar za miastem. Tak po prostu jakoś wyszło. Długi Weekend, Pilsner. Co na temat tego Pilsnera? Ekstrakt 12,1%. Alkohol 5%, goryczka w skali browaru 3 na 10. Jeśli chodzi o składniki, mamy wodę, słody jęczmienny pilzneński i wiedeński, chmiele żatecki, marynka lubelski i drożdże. Piwo uważone w browarze Czarnków, czyli Czarnków, Zodiak w kilku miejscach, w co najmniej dwóch browarach. Browar za miastem waży w tym momencie swoje piwa, aczkolwiek trzymają się chyba jak na razie Wielkopolski, bo sama inicjatywa de facto poznańska. No dobrze, zobaczymy. Mamy jamnika na etykiecie, zawsze jest jakieś zwierzę, tutaj padło na jamnika. Jeszcze data przydatności 24 grudnia 2019 roku, piwo kosztowało 6,59 zł. Oczywiście, tak jak już nadmieniłem, kupione w Lidlu. No to mamy też ładny kapsel, więc pora otworzyć piwo. Co się w tym momencie dzieje? Piwo mamy otwarte, chyba jest dość mocno nagazowane, zaraz zobaczymy, bo syknęło dosyć srogo. Bardzo ładny kapsel, jak zawsze, w przypadku browaru za miastem. Co w aromacie z butelki? No jest całkiem ciekawie, dlatego że czuć chmiel dość wyraźnie, taką ziołową nutę. No, kwiatowo-ziołową. Trochę słodowość też jest wyczuwalna. No. Zobaczmy, jak będzie po przelaniu do szkła. Piwo tamże trafia. Ładnie się pieni. Ładna barwa generalnie. Jasne złoto. Z waszego punktu widzenia trochę ciemniejsze jak zawsze. Ale generalnie jasne złoto, fajne. Przyjemna piana się tutaj zbudowała z przewagą średnich oczek. Jest też nieco drobnych, jest też nieco większych, ale generalnie struktura piany jest fajna. Ona nie ma jakiejś tutaj tendencji do szybkiego opadania, także trzeba to zaliczyć na plus. Piwo jest delikatnie opalizujące. Widać, że unosi się w nim taki drobniutki, drobniutki osadzik. Ogólnie rzecz biorąc, prezencja wizualna jest naprawdę fajna. Wygląda pilsowo. Przyjemna piana, przyjemna barwa. Ok, co w aromacie ze szkła? Jest taka właśnie nuta ziołowo-kwiatowa. Myślę, że tutaj właśnie będąca wynikiem obecności chmielu. Troszeczkę czuć gdzieś tam delikatnie ta baza słodowa wychodzi, ale bardzo delikatnie. Jest, mam wrażenie, minimalny diacetyl taki w czeskim stylu, ale on nie jest jakoś wyraźnie zaznaczony. Generalnie profil tego piwa aromatyczny jest bardzo czysty. To jest ciekawe. Nie czuć estrowości. Mówię, czuć delikatnie słodowość, delikatnie gdzieś tam taka nuta kojarząca się z takim czeskim diacetylem się pojawia. Ziołowość, kwiatowość, dość rześki aromat, bardzo czysty w gruncie rzeczy. Nieźle. Okej, próbujemy zatem. Pilsner z browaru za miastem, wasze zdrowie. Jest okej.
baza słodowa wyczuwalna, ale jest umiarkowana. Nie ma tutaj takiej nachalnej słodyczy, która się na przykład swego czasu pojawiła w tenczynku pilsie i tam mi przeszkadzała. Tutaj to jest taka łagodna, fajna, umiarkowana słodowość o dość czystym profilu, w zasadzie po prostu o czystym profilu, bez żadnych tutaj naleciałości niepokojących. Nie jest ona przesadzona w żaden sposób. No i jest goryczka. Jest goryczka, która nam to kontruje. To jest goryczka, która się pojawia po chwili. Jest bardzo przyjemna. Ma taki klasycznie europejski, ziołowy charakter. Jest wyrazista, ale nie jest przesadzona w żaden sposób. Więc jeżeli ktoś, nie wiem, ma na przykład uraz do niektórych pilsów, które są zbyt goryczkowe, bo czasami się pojawiają takie, które no są przede wszystkim goryczkowe. Powiedzmy sobie szczerze. Tutaj tego problemu nie ma. To piwo jest bardzo zbalansowane. Baza słodowa umiarkowana, wyczuwalna, goryczka naprawdę przyjemna, krótka, ziołowa. Na pewno bardziej mi to piwo, bez porównania, bardziej mi to piwo smakuje niż tenczynek Pils. Jest bardziej umiarkowane, bardziej zbalansowane, jest bardzo orzeźwiające. Dość wysokie nagazowanie, intensywne, powiedziałbym, pasujące w sumie chyba do Pilsa i w ogóle do jasnego dolniaka. W tle taki delikatny, chlebowy posmak, który mi się akurat w tego typu piwach bardzo podoba, absolutnie mi w niczym nie przeszkadza. Mówię, czysty profil, może gdzieś minimalnie estrowy, ale to jest po prostu jakieś muśnięcie, a może mi się te kwiaty, te nuty kwiatowe od chmielu gdzieś tutaj kojarzą z taką estrowością, też to jest możliwe. Kiedy ono się ogrzeje bardziej, ono jest dosyć konkretnie schłodzone, ale na pewno nie jest przechłodzone. Może kiedy ono się ogrzeje, to wyjdą jakieś nuty niepokojące, ale wtedy to one mogą wyjść prawie z każdego piwa, zauważyłem. Nie no, słuchajcie, mówiąc już w 100% serio, naprawdę czysty profil, bardzo fajny pilsner, bardzo orzeźwiający, z fajnie zaznaczoną słodowością, nieprzesadzoną, z fajnie zaznaczoną goryczką, nieprzesadzoną, ziołową, klasyczną, europejską. Bardzo orzeźwiające, bardzo lekkie w odbiorze. Muszę to powiedzieć, jeden z lepszych pilsów w Polsce w tym momencie. I nie ma jakby tutaj raczej przesady w tym stwierdzeniu. Jestem ciekaw w ogóle, co powiecie, bo wiem, że poprzednie warki tego piwa były dość mocno krytykowane. Tutaj mamy warkę do 24 grudnia 2019, uważoną w Czarnkowie, co może też ma znaczenie. Wydaje mi się, że poprzednie były z Zodiaka, ale nie dam głowy za to. Długi weekend, Pilsner, uważane w Czarnkowie, warka 24 grudnia, dostępne w Lidlu. Moim zdaniem bardzo udany Pilsner, warto po niego sięgnąć, choćby po to, żeby się przekonać, czy rzeczywiście jest tak, jak mówię. Mi się wydaje, że jest tak, jak mówię. Zatem zachęcam Was, jeżeli piliście tę warkę, to podzielcie się swoimi opiniami oczywiście w komentarzach pod filmem. To tyle z mojej strony, Tomasz Migdałek, Birofile w Logopiwie. Pijcie dużo dobrego piwa, wasze zdrowie. Cześć!